Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, na którym możemy zauważyć coś dosyć ciekawego. Dzisiaj jest to całkiem ciekawa świeca na naklejce dextera hologramowanej. No i teraz troszeczkę tutaj rozwieję wątpliwości. Jeżeli chodzi o samą naklejkę dextera, to powstał o niej film dla wspierających. Omawiałem te inwestycje bardziej z perspektywy długoterminowej w sensie bardziej w taki sposób na zasadzie jedna z ciekawych inwestycji na Antwerpie za to to co chciałem wam teraz przekazać to to, że Dexter dostał się do OG i dlatego taki wyskok na jego naklejce hologramowanej został zaliczony, co ciekawe mam to, tę naklejkę teraz oczywiście raczej nie warto ją kupić wolałbym szczerze mówiąc ją sprzedawać niż kupować, aczkolwiek często znaczy no, e, aczkolwiek często po prostu jest tak, że te zlecenia są wyższe. Teraz, akurat, są bardzo zaniżone, przez co ciężko ją jest jakoś bardzo sprzedać i trzeba by się było bawić z tym, snajpić to. E, a dla takich kwot, jakie osiąga ta naklejka, no to powiedzmy sobie po prostu, że nie warto, aczkolwiek chciałem wam po prostu o tym transferze powiedzieć. Nie wiem, możliwe, że jakiś papier będzie jeszcze spoko inwestycją, nie mówię nie, bo jest naprawdę tani, nawet jest więcej argumentów niżeli. Sam fakt, że po prostu jest ten transfer. Możliwe, że papier jest całkiem spoko. Nie mówię nie, nie mówię, nie, nie mówię tak. To sobie sami ogarnijcie. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat samej tej naklejki, odsyłam do filmu dla wspierających. Wspierający dwa pylony miesięcznie kosztuje, więc to chyba nie koszt, a zawsze jakieś tam filmy bardziej, mniej regularnie, ale się pojawiają. Także może się Wam to jakoś tam przydać. Także co, tylko tyle, tyle po prostu chciałem tutaj dodać, że taki transfer jest, wyjaśnić trochę sytuację. No i tyle, trzymajcie się na razie.